To jest jakieś dwie paki, 200 funtów za nockę. Bardzo, bardzo niekorzystnie mamy to słoneczko ze złej strony. Co więcej, no tutaj, tak jak chyba tam wcześniej wspominałem, zachowany w tej rezydencji styl elżbietański, lata budowy 1540-1550. Budynek piękny. W czasach wiktoriańskich postawiono mu jeszcze jedno skrzydełko, już takie typowo wiktoriańskie. No ale obecnie go nie ma. Znaczy, jest gdzieś, tylko trudno mi powiedzieć gdzie. Nie wiem, nie znam rozkładu architektonicznego tej budowli. Natomiast no, przyznajcie sami, że nieco zapiera dech w piersiach. Manor House. Manor Pałac. Rabęszczam te moje budki. Musi to wam mocno działać na nerwy po tym żwirku. No, wygląda to przepięknie. Przepięknie, bardzo angielsko. Coś cudnego. Coś cudnego, coś wspaniałego. Te bluszcze na ścianach. Rewelacja. Dziedziniec. Wrzucę pewnie na filmik kilka zdjęć z wnętrz pokojowych. Tam się pchać nie będę. Nie wydaje mi się, żebym mógł. Tutaj ta część jest przecudna, jest śliczna. Pozostałości jakiejś fosy, przy czym jestem przeświadczony, że ona bardziej miała charakter dekoracyjny niż obronny. Cyprysy, dalglezje. Ogród utrzymany w stylu angielskim. Taki sprawia wrażenie odrobinę nieporządnego. Tutaj to chyba tuje. Leciwe, piękne tuje. Ja się odrobinę rozsunę. Uniosę troszeczkę wyżej kamerkę. Będzie mnie gorzej słychać, ale będzie troszkę lepiej widać. A oglądać jest co, moim zdaniem.
niesamowite. Patrzcie, tymi alejkami chodził kiedyś król Edward VII. Pan dżentelmen niebywały. Tymi alejkami wędrowała Maria, późniejsza królowa Rumunii, a i królowa Wiktoria przemierzała je swoimi stopami. I patrzcie, teraz tutaj idzie Robert Zwierczyk, następny z wielkich. Pięknie, pięknie jest tu, bardzo pięknie. Kończymy ujęcie i zmierzam do wyjścia, zanim mnie ktoś wyrzuci. A tu dawne budynki dla gości, dla służby. Zaplecze takie techniczne. Kraj pola golfowego, to co tam przed nami widzicie, to korty trawiaste, jakieś takie miejsce rekreacyjne. Pięknie, pięknie, ślicznie, ładnie. Przed chwilą mijałem basen, ale nie było tam ochoty się wbijać z kamerką, bo tam jakieś angielskie foki się pluskały. Także nie chciałem przeszkadzać. Śliczny teren. Nie wiem, ludzie poświęcali się tu zabawie, życiu arystokratów. W oddali tam za budkami jeszcze raz Manor House. Kamerka mi przed chwilą niestety upadła na piasek, boję się, że jakość obrazu się mogła pogorszyć. Trochę porysowało mi obiektyw. Niestety przez pewien czas będziecie musieli też cierpieć. W najbliższym czasie niestety innej kamerki nie będzie. Ale za to widoki są piękne. Mam nadzieję, że to wam zrekompensuje pogorszenie ewentualnej jakości odbioru. Dobra, mi się jeszcze jedna rzecz do głowy tak przyszła, nasunęła. To wam jeszcze pokażę przy innych okazjach. Często nawet prywatne tereny są przecinane tak zwanymi footpathami, ścieżkami publicznymi. Na te ścieżki są takie zabezpieczone wyjścia, żeby zwierzyna nie uciekała. W tym wypadku tutaj się wchodzi ten boksik, wchodzi się do tego boksika, zamyka go się na dwie strony, on ma sprężynę, on się sam zamyka, nic tam nie wylezie, żaden baranek, owieczka, ludzie przechodzą. Są jeszcze inne rodzaje tych przejść, też wam je pokażę. No działa to w jakiś tam inny sposób. I byłbym zapomniał, jeszcze tutejszy kościółek w Bolton, parafia nosi tą nazwę. To jest kościół parafialny tutaj w tej wiosce Bolton, tutaj gdzie widzieliśmy pomnik ofiar I i II wojny światowej i bibliotekę na półkach. Zmykam. Dobrze, i została nam ostatnia rzecz do obejrzenia przy majątku Eastwell. On jest w ogóle na skraju obecnie Ashford, tam to już Ashford. Tam wioseczka, w której byliśmy, to jest druga brama do majątku. Ta część Ashford to tak zwany King's North, kolejna z dzielnic, tam nie ma nic ciekawego, a szczególnie, no nie ma nic bardzo ciekawego, bo ciekawe rzeczy to byśmy znaleźli. No a tutaj wam muszę pokazać jeszcze tą bramę, jako dopełnienie tej wędrówki po Eastwell. Fajna rzecz, piękna, majestatyczna. Dwa lwy na tarczy. Jeszcze stary herb. Stary herb. Nie jest to herb rodziny panującej, może w ten sposób.
Nie wiem, nie powiem wam, której rodziny jest to herb. Natomiast, no jak widzicie, efekt jest niezły. Nie wiem, czy to nie będzie... Nie wiem, czy to nie będzie rodziny hrabiów z Winchensy. Tutaj troszkę inna obróbka Flintstone'u, krzemienia pasiastego. Zaraz za bramą budynki stróżówki. Z obu stron na tych łukach wyciągniętych wartują lwy. I w porządku. Dzisiejsza przygoda... Oj, ten biedny bez łapki. Dzisiejsza przygoda kończy się uszkodzonym obiektywem, ale mam nadzieję, że ciekawym materiałem. Nie wiem, czy on wejdzie w jeden odcineczek, czy ponownie będą dwa, czy wy zobaczycie dwa. Ja się bardzo cieszę, że udało mi się wejść do ogrodów Manoru. Jestem bardzo zadowolony. Jutro będziemy odwiedzali kolejne miejsce. Zostało mi już tylko jedno ciekawe miejsce w Ashford, które chciałbym wam pokazać. I jutro się do niego udam z kamerką. To będzie jeszcze jedna rezydencja. A na razie żegnajcie, papatki. Do usłychu, do widzenia.